Cześć, witam Was w podsumowaniu czerwca. Przeleciał czerwiec niczym tak, na skrzydłach, chociaż tak naprawdę na skrzydłach się może tylko raz. Um, już pierwszy tydzień lipca i jest to dla mnie troszeczkę nie do rozrozumienia, jak tu się dzieje że ten czas tak zapiernicza. W każdym razie um, trochę w czerwcu przycichłam, uh, dlatego że miałam dużo rzeczy na głowie i trochę się zdemotywowałam tak naprawdę może nie sama, ale. Um, Rzeczy, które w internetach się dzieją, troszeczkę mnie demotywują, ale to nie jakieś jakby osobiste takie pytanie Potyczki, przytyczki. Um, nie takie osobiste sprawy, tylko takie e, ogólne, jeżeli chodzi na przykład o statystyki kanałów, które gdzieś się pojawiły niedawno i wiem, że na przykład mój kanał prawie zupełnie nie rośnie, ale to nie o to chodzi. Ja z tego nie zarabiam. Ja nie traktuję tego jako pracę. Dla mnie to jest cały czas hobby. Wie, mogę Wam obiecać, że tu nigdy nie będzie reklam, nigdy nie będzie um, żadnego wyłudzania pieniędzy od nikogo. Dla mnie to jest hobby. Ja się chcę dzielić moją opinią, jeżeli chodzi o gry, może nie komuś pomogę, może kogoś przekonam do jakiejś gry, a może kogoś przekonam, żeby takiej gry nie kupował, bo nie warto, tudzież warto. Zatem to jest coś zupełnie bardzo takiego osobistego, że na przykład właśnie ja chcę to robić jako hobby. To czy ludzie to oglądają, czy nie, oczywiście to ma znaczenie, bo nie chcę tego robić tylko i wyłącznie dla siebie, ale mając prawie 700 Osób, które to oglądają dla mnie, to jest wielki w ogóle wyczyn. I wiem, że trochę pomaga to, że mat robi ze mną te filmiki po angielsku i też jakaś angielska publiczność się odzywa. Zatem bardzo mnie to cieszy i bardzo dziękuję jak zwykle za wsparcie, które mi tutaj okazujecie. Jeszcze wzięłam sobie oczywiście z tego wszystkiego dla żartu. Nie, nie myślisz, że ja to robię poważnie, dla żartu je zobaczyłam. Dzisiaj był test na Facebooku, czy możesz być influencerem. Po pierwsze, nie zgadzam się w ogóle z takim wszystkim czymś jak influencer. Ok, masz, jakby wpływasz na zdanie innych od influence, ale no nie wiem, no nie, nie, nie będą przecież chyba Cię słuchać i jak, jak, jak ślepe owce za Tobą iść, mam nadzieję. W każdym razie wziąłem sobie test, czy mogę być influencerem i co mi wyszło? Nie mogę, 0%, jestem nudna, nie mam powiedzonek, jakie nudne śniadanie i nie ma w ogóle na co popatrzeć, zatem sama sobie odpowiedziałam na to pytanie. Teraz będę mówiła o grach, które zrecenzowałam w zeszłym miesiącu, tudzież o których mówiłam, o których były jakieś zasady gry, tudzież em, jakieś pierwsze wrażenia. Potem będą gry, które, na które czekam bardzo, które przechodzą z Kickstartera, a potem będą gry, które zagrałam i takie, taką małą jakby ocenę po, pierwszym, po pierwszej rozgrywce, pierwsze wrażenia. Tutaj też z tym z Wami podzielę, patrzę na moją listę um, i będzie gra miesiąca i trochę powiem o tym, jak Tower awards się prezentują. O, zatem zapraszam. No i do rzeczy w tym miesiącu zrecenzowałam. Kilka gier, o kilku też mówiłam, właśnie jeżeli chodzi o zasady, to już pierwsze wrażenia. Zatem, pierwszą grą, którą zrecenzowałam jest um, Billy Care. Ostatnie chwile burzliwe życie Billy'ego Cara i tej grze dałam 5 na 10. Linki pod spodem, jeżeli chcecie się przekonać dlaczego. Następną grą było Everdell. Nie była to chyba pierwsza moja recenzja w ogóle Everdell, bo ja się o tej grze wypowiadałam bardzo dużo. Ale zrobiłam taki post, gdzie wszystko się mieści, takie kompendium o Everdell i ogólna ocena tej gry jako worker placementu, jako tableau buildingu. To jest 8, i tam też jest link na dole. Kolejną gra były Tiny Towns, gra, która niedługo wychodzi też w Polsce, też na dole jest recenzja, i tej grze dałam 8,5, jeżeli chodzi o kategorię abstraktów. Kolejną grą, którą dałam 8,5 właśnie w tej samej kategorii jest Bosk, czyli gra o drzewach. Na dole też link, jeżeli Was to interesuje. Również porozmawiałam trochę o całej serii Century i nowej grze Nowy Świat, który dostaje. jeżeli chodzi właśnie o całą tę serię, dostaję od mnie 9 na 10, tam na dole też jest link do porównania wszystkich trzech gier. Zrobiłam mały, mały filmik o pierwszych wrażeniach z Tiny Epic Max, a także z zasady do gry Villages. Ja się wstrzymuję z recenzją tej gry z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mogę wam zdradzić, jaki jest polski tytuł tej gry, i bardzo mnie to denerwuje, ponieważ nie chcę mówić Villages w recenzji, a chcę używać polskiego tytułu, a po drugie, jeszcze się cały czas w to ogrywam, dogrywam, żebym wiedziała w 100 milionach procentów, o czym mówię. No i Seventh Continent, recenzja też pojawiła się na blogu, to jest recenzja podstawki i tego dużego dodatku i jest to 10 na 10 zdecydowanie najlepsza gra, jaka do tej pory gościła u nas na stole. Jest to 10 na 10 w obydwu przypadkach, ja i Matt uwielbiamy tę grę i Seventh Continent, duży dodatek, Welcome mask Go Down, to jest nasza gra miesiąca, której też na dole tam jest link, a jeżeli chcielibyście sobie posłuchać ugrania w chmurach, mówię. W tym miesiącu zagraliśmy w dwie nowe gry, które zagraliśmy w nie raz i nie wiem, czy zagramy jeszcze raz. Było to The Others, czyli gra um, o grzechach. Gra, po której spodziewałam się dużo ciemnych, mrocznych tematów, która, którą widziałam, że ludzie odkładają z powrotem na półkę albo sprzedają, bo jest um, za ciężka tematycznie, albo nie wiem co jeszcze. Okazało się, że gra jest po prostu zepsuta, jest niedopracowana, um, jest na zasadzie coś na zasadach zombie side. Ja nie jestem fanką zombie side, Matt też nie. Um, Wydawała mi się że ta gra bardzo taka hmm, powtarzalna, nudna. Nie dla nas 5 na 10. I następną grą była Cerebria, którą zagraliśmy w cztery osoby, i okazuje się, że Cerebria jest to bardzo dobra gra dwuosobowa. I dzisiaj wypróbujemy ją jeszcze raz. Jak na razie jest to dla mnie 7,5 na 10. Ma duży, jeżeli gracie w więcej niż dwie osoby, gra się w drużynowo, ma dużą, taką, duży potencjał na gracza Alfa i to już psuje wtedy całą zabawę. Zatem zobaczymy, jak to gra się w to w dwie osoby. Zrobiłem jeszcze dwa filmiki po angielsku, czyli seria in English. E, drugi odcinek był o grach z dinozaurami w roli głównej, a trzeci odcinek był o grach typu Ameritrash, czyli rzucanie kośćmi i przy, jakieś tam coś się dzieje na mapie, jest dużo klimatu, dużo właśnie e, kości. I w tym drugim filmiku zepsuł nam się dźwięki i obraz, zatem e, jeżeli obchodzi Was treść, to zapraszam, jeżeli wolicie formę, to raczej sobie odpuśćcie. Gry, na które czekam są chyba trzy. Jest to na pewno Tainted Grail, The Fall of Avalon, który gdzieś niedługo ma się tutaj pojawiać w czasoprzestrzeni e, naszej, także zobaczymy e, z czym to się Ja Widzieliśmy próbkę oczywiście na Expo i wygląda super. A czekamy jeszcze na Cthulhu Death May Die, widzę, że ludzie już otrzymują te wielkie figurki Cthulhu. Nam to jest niepotrzebne. Ja mam mojego pluszowego kstylu, który nam zastąpi pewnie tę właśnie figurkę, która potrzebna jest tylko w ostatniej misji. Zatem, a dlaczego by nie? I czekam na Pearl Brook, dodatek do Everdell, gdzie pojawia się, pojawiają się nowe meple, nowe, nowe zasady, pojawiają się małe szklane perełki. Także już czekam, czekam, czekam. I są dwie nowe gry, które wsparłam w tym miesiącu: jest to Isle of Cats. Tak, gra ma koty, tak wygląda pięknie, powiedziano, że to gra dla graczy, zatem zobaczymy. I Cryptex, czyli kolejna gra z rodzaju zagad zagadek, coś w stylu Dziennika 29. Dowiedzieliśmy się o niej na expo od sprzedawcy w, czy Traveling Man. Poszliśmy do, do sklepu i mówimy, graliśmy w to, w to, w to, w to, w to. Jakie są inne gry w stylu Escape Roomów i zagadek, które moglibyśmy zagrać? I to była jedyna, która nam podpowiedziała, ale ona oczywiście jeszcze nie była nigdzie dostępna z tym. Jest na Kickstarterze, sprawdźcie sobie, wszystko jest na dole. Chciałem się trochę porozmawiać o tym, jak ja oceniam te gry, bo gdzieś tam się pojawiły jakieś komentarze niefajne na ten temat. Zatem cały system warto ma być takim uproszczeniem tego, jak te gry oceniam, czyli wykonanie, czyli to, czy są ładne elementy, czy to nie jest nie wygląda biednie, czy są ładne grafiki, przyjemne dla oka przynajmniej dla mnie. A to atmosfera, czyli to, jak się czujemy, grając w tę grę, czy rzeczywiście ma na nas jakiś wpływ. Oczywiście gry euro nie będą w tej, w tej kategorii mocne, ponieważ euro z reguły nie mają atmosfery. Chociaż no, to jest osobny temat. Mnie się wydaje, że na przykład taka gra w gdzie gdzie robimy wino, to coś tam jednak z tyłu głowy mi pukażemy sobie polała. Zatem to jest atmosfera. A Regrywalność to oczywiście samo sam się wyjaśnia, czy chcemy w tę grę grać 50 razy, czy może tylko dwa razy, i jak się to wszystko ma do tego, czy ta gra jest powtarzalna, i um, czy ma to w ogóle czy nas ciągnie do tej gry. A trudność i czas, czyli próg wejścia, to, czy łatwo się nauczyć zasad, czy łatwo wygrać taką grę, czy łatwo rozegrać partię, i czy będziemy siedzieli przy stole przez 40 minut, czy przez 40 godzin. I oczywiście o, czyli ocena ostateczna. No i chodziło mi o to, że w ten system warto ma to wszystko właśnie uprościć, ale ja każdą grę też oceniam w innej kategorii, to znaczy nie ocenię Bosk z tej samej kategorii co na przykład Gloomhaven, bo ponieważ są to dwie zupełnie inne gry i nawet jeżeli mają taką samą ocenę, to Bosk jest oceniony w kategorii abstraktów, a Gloomhaven jest oceniony w kategorii pożeraczy czasu, pieniędzy i stołu, zatem... No, trzeba mieć jakąś taką perspektywę też właśnie, jak to ocenianie wygląda. No i teraz w skrócie o Dice Tower Awards, czyli o nagrodach dla gier, które zostały przyznane właśnie parę dni temu na Origins, przez właśnie Dice Tower i ludzi, którzy się na tych krach naprawdę znają, aczkolwiek ja się nie zgadzam z niektórymi z tych nagród, nie będę mówił o wszystkich, bo lista jest strasznie długa, ale może niektóre, niektóre z tych najważniejszych, czyli na przykład gra Roku, z tym się akurat zgodzę, gra Roku dostał Root, był nominowany razem z Teotihuacan, Kronikami Zbrodni, Podwodnymi Miastami, Western Legends, Architektami Zachodniego Królestwa, Rising Sun, Everdell i The Mind. I ja się zgadzam z tym, Root jest świetną grą, naprawdę jest czysta strategia, bardzo fajna gra, bardzo unikatowe grafiki i każda, oczywiście każda, każdą funkcją gra się inaczej, zatem świetna gra i ja się totalnie zgadzam, Root jaka gra roku. Um, jeżeli chodzi o najpiękniejsze grafiki, to Everdell zdecydowanie wygrywa. Oczywiście Ruth też mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o grafiki, ale wydaje mi się, że Everdell ma takie bardziej... Um... Jak to powiedzieć, przystępne te grafiki. Wszystkim się wiadomo spodoba, ponieważ są to piękne zwierzątka, i wszystko jest cudowne, cudownie oświetlone. A Root to są bardzo proste, komiksowe takie grafiki i nie wszystkim się to podoba. Jeżeli chodzi o gry kooperacyjne, to nominowany był detektyw Kroniki zbrodni. Jednym słowem, uh, The Mind i um, Stuffed Fables, czyli pluszowe opowieści. I wygrały kroniki zbrodni i. Nie wiem, ja się z tym nie zgadzam, mi się po prostu, ja nie lubię kronik zbrodni, wolę detektywa i w tym wypadku wybrałabym detektywa albo The Mind, bo The Mind jest świetną grą właśnie kooperacyjną, ale wydaje mi się, że detektyw, e, dla nas detektyw przebija kroniki zbrodni. Jeżeli chodzi o nowego e, designera, to jest Wolfgang Walsh, jak to się wymawia, e, pan, który stoi za e, szarlatanami z Pasikurowic i e, właśnie The Mind, świetne gry, fajnie mu się udało właśnie wyjść e, Out there, czyli wyjść gdzieś tam w świat z tymi grami i bardzo fajny pomysł, z tym gratulujemy. Jeżeli chodzi o strategię, to było wiele gier, między innymi właśnie Root i Teotihuacan i Teotihuacan wygrał e, tę te kategorię, a mnie się wydaje, że Root jest jednak lepszą strategią niż Teotihuacan, e, ale oczywiście, to ja tam wiem. E, jeżeli chodzi o gry tematyczne, to Detektyw wygrał i super, bo wydaje mi się, że naprawdę e, atmosfera w Detektywie jest niepowtarzalna. No i Jeżeli chodzi o gry innowacyjne, to tutaj się też nie zgodzę, ponieważ wygrały kroniki zbrodni z tym swoim skanowaniem kodów, a ja uważam, że na grą innowacyjną jest gra, w którą um, może grać każdy, które, w którą um, jakby nie ma, nie ma takiej gry na rynku, nie ma żadnej innej gry, która ma podobny e, zamysł. I tutaj nektofobia powinna wygrać, czyli gra, która została zaprojektowana, żeby grać z osobami niewidowymi. Um, i jest to gra, w którą gracie z zamkniętymi oczami. Także naprawdę, dla mnie to jest innowacja i to powinno moim zdaniem wygrać tę kategorię. No i ostatnia kategoria, do którą chcę to powiedzieć, to jest mały, um, mały wydawca. Tutaj wygrało Leather Games z grą Root. Także tu bardzo, bardzo im serdecznie gratuluję. No już niedługo Kickstarter starter przychodzi z nowym dodatkiem, zatem super. Ach, i dodatek jeżeli właśnie mówimy o dodatkach to najlepszy dodatek dostał Sait Frederis powstaje i zasłużenie to by było na tyle ode mnie, jeżeli chodzi o podsumowanie tego miesiąca. Mam nadzieję, że Wam czerwiec minął przyjemnie i nie, nie, sto, nie roztopiliście. Tutaj nie było tak ciepło w 25 stopni, także mały update, jeżeli chodzi o pogodę. Dla mnie i tak to już jest za gorąco, Ja jestem jednak osobą zimowo-jesienną. Zatem nie to czekać już na wrzesień-październik, kiedy ta pogoda troszeczkę się uspokoi. Um, ponieważ jak pada, nie mam jakby wyrzutów sumienia, że siedzę w domu i gram w gry. Ale też jak jest zbyt słonecznie, to wolę siedzieć w domu, niż dostać udaru. Zatem każda wymówka jest dobra, żeby zagrać w planszówkę. Wymówka, planszówka, można sobie jakiś rym ułożyć. Jeśli Wam się podobało, to wiecie, co z tym zrobić. Jeżeli nie, to też wiecie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!